I witam Was, mobilki, w sumie w okolicach miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy. No i tak jak widzicie, jadę bez naczepy. A co to się stało? Będziemy ustawić zbieżność skali po wymianie opon. No, także pędzimy po naczepę. No i tak jak moi drodzy widzicie, podjeżdżamy na Myjnię. Jest to Myjnia Azoty w Tarnowie, która w sumie należy do firmy Miś Transport. Bardzo fajna Myjnia, potrafią bardzo dobrze umyć. Także jeśli by ktoś był w tych okolicach albo miałby ładować na Azotach w Tarnowie, polecam tutaj się umyć, bo naprawdę chłopaki się przykładają, no i bardzo dobrze myją. Jak tak z zewnątrz, jak i z środka. No i zaznaczam, to nie jest żadna reklama. Po prostu sam jestem zadowolony z jej usług. Moi drodzy, tak jak widzicie, zbliżamy się pomalutku do Jasła. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale w piątek też byliśmy w tym mieście. Akurat w piątek żeśmy zrzucali, dzisiaj się będziemy ładować. I opowiem Wam, jaka historia miała miejsce. Ponieważ przejeżdżałem przez Tarnów już z Myjni, wjeżdżałem w sumie z Tarnowa, tam jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, no i puściłem egzamin. Chciałem ułatwić blondynce zdanie egzaminu i niestety, kurczę, na światłach wymusiło, na szałce wymusiło na autobusie. Także moje dobre serce niestety poszło na nic, ale mam nadzieję, że następnym razem zda. Mobilki, jestem na firmie, ale to jak widzicie, banja jest taki, że kurde, nie wiadomo, czy ja tam gdzie wyjadę, bo tu stoją dwa samochody, tam stoją dwa, a nasyp jest tu, gdzie jest ta rura, tylko niestety trwają prace remontowo-budowlane i może być ciekawie. Cóż, życie. 3 weeks later. I moi drodzy, tak jak widzicie, jest piękny zachód słońca. W sumie to już jest po zachodzie słońca. Nawet są te słynne burze magnetyczne, dlatego właśnie mamy takie czerwone niebo. No i wyjeżdżamy. Może zrobimy małe zakłady, która jest godzina. Powiem Wam tylko tyle, że Jasło ostatnim czasem mi nie służy, bo na rozładunku wtedy ponad 10 godzin w tamtym tygodniu, a dzisiaj na załadunku całe 8. Przepraszam, bez 10 minut, także 7.50, masakra. No i cóż, godzina 21 bez 3 minut. I tak za bardzo nie poszalejemy, muszę właśnie się zastanowić, którędy jechać, gdzie stanąć na nockę. I cóż, ciekawy jestem, czy mi się gdzieś trójka złapała, żeby mieć więcej dziewiątek na ten tydzień. Ale na razie o tym nie myślę, na razie trzeba jechać, gdzieś zaparkować. Także bajo, do jutra. I moi drodzy, jak widzicie, kierownica do góry, może nie do końca widzicie. Stoimy przed pompami. Tak troszkę, o, dupia to. Ale jeszcze miejsce obok mnie jest. Trzeba zgasić światełka. No i też pasuje zgasić skanie, ponieważ no, skanie jak skanie głośno pracuje, a tutaj chłopaki śpią, to nie ma co im przeszkadzać w śnie. Zresztą ja idę robić to samo. Tylko sobie zgaszę bordeluweczki. A nie wiem, czy widzicie, ale przede mną jest maczek na mopie Kwaj. Także idę się skusić na niego. Jakieś, w sumie, jakby tak nie patrząc, to jest chyba obiad o godzinie 23, więc troszkę późno. Ale grunt, że coś ciepłego wleci dzisiaj. Także kręcimy dziewiątkę. Rano zjeżdżamy następnym zjazdem. Zjazdem targowisko się zatankować. I lecimy na zachód. Do celu jakieś 1000 km, a więc plan spedycji, żeby się jutro zadodować, jest niewykonalny. I moi drodzy, jak już pewnie poznajecie, zjeżdżamy z góry Świętej Anny i opowiem Wam o takiej troszkę dziwnej sytuacji, jaka miała miejsce przed chwilą. Bo
ponieważ jechał tam kontener, tak jak idę w sumie przed tym białym Oplem, tylko na ukraińskich rejestracjach. No i jakieś, nie wiem, 50 czy może 60 km jadą za nimi inspektorki. No i tak właśnie każdy się bał ich wyprzedzić, no bo to wiadomo, jakie mamy chore przepisy w naszym kraju. I tak, i oni patrzą się dalej, za nim jadą. Także no, ciekawy jestem, o co z tym chodzi, czy go będą tak eskortować do samej granicy, czy do samego postoju, nie wiem, może jakiś towar bardzo wrażliwy ma, albo bardzo niebezpieczny. Dziwna sytuacja. A wy się przynajmniej możecie nacieszyć pięknymi widokami. Nie wiem, czy ktoś z was jeździ, a jeśli ktoś jeździ, czy uważa tak samo jak ja, ale zjeżdżając z Anki, właśnie w stronę Wrocławia, po prostu jest niesamowity ten widok i nigdy się na niego nie mogę napatrzeć. I wiecie co, może wam pokażę, jak wygląda dzisiejsza jazda po czwórce. Tak jak widzicie, w tym momencie idziemy 82. Nagle będziemy przyspieszać, tak do 86. Za chwileczkę będzie twarde hamowanie do 75. No i tak to wygląda od jakichś plus minus 40 km. A mam takie pytanko do was, czy ktoś poznaje ten samochód, co jedzie przede mną? No, ale tak dla ludzi, co jeszcze interesowali się, bo mieli styczność z motoryzacją czasów PRL-u, ponieważ przed nami idzie Żuk. No i nie widzicie tego jeszcze, ale już pomalutku zaczynamy doganiać peleton. Także znowu będziemy hamować, nie wiem, kto tak to prowadzi. Ale jeśli mam być szczery, to dla mnie taka jazda jest bardzo męcząca i po prostu takiej jazdy nie lubię. A co do faktów transportowych, no też się robi pomału spina, ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że dostałem informację, że jutro do 13 się muszę załadować. Wszystko byłoby spoko, gdybym był tam z samego rana, ale niestety przez to opóźnienie na wczorajszym załadunku i to, że czwórka nie idzie, i jeszcze dodatkowo jest fakt, że na granicy jest na czerwono, będziemy mieć opóźnienie, więc nie będę tam z samego rana, myślę, że będę gdzieś koło 10-11. Z rozładunku do załadunku są 2 godziny, jeszcze trzeba gdzieś po drodze stąpić na minie, więc no ja to widzę czarno, ale zobaczymy. Dam wam raport sytuacyjny, jak wygląda granica. I tak jak widzicie, mamy 50 km na godzinę i 0 kolejeczki, także tak by można było tę granicę pokonywać. Ja was za chwileczkę muszę odłożyć na bok ze względu na to, że tam stoją po prostu policjanci i kamerkę mogą zinterpretować jako telefon. No, w tamtym roku płaciłem już za telefon 128,50 centów euro, także nie warto. I moi drodzy, tak jak widzicie, kończymy dzisiejszy dzień. Stoimy w rajce. I o dziwo, jeszcze jest dużo rajek, no ale w środę, w stronę zachodu już mało kto jedzie. I co on tu ma w ręce? Tak jak widzicie, wydruk, a co to oznacza? Oznacza to nic innego jak to, że przewaliłem tacho. Nie wiem, chyba nie złapię ostrości, ale przewaliłem ciągłem jazdy o 2 minutki, także nie ma masakry. A zrobiłem to, można powiedzieć, z premedytacją. Ponieważ właśnie miałem wybór stanąć 10 km wcześniej albo przewalić te 2 minutki, a wybrałem przewalenie tych 2 minutek z tego względu, że tak jak widzicie, do celu zostało 355 km, a więc jest cień szansy, że zrobię to na 4,5 godziny, chociaż no, marny cień szansy na to, bo tam są strasznie duże górki. Ale będę próbował z tego względu, że jeśli bym zrobił to na 4,5 godziny, jest 18.30, czyli 3.30 mogę wystartować, więc byłbym na miejscu gdzieś około godziny 8. Z rozładunkiem byłoby gdzieś 9.30, jeśli pójdzie wszystko paradnie. I będzie dosyć spore pole manewru, żeby się zdążyć umyć i załadować, ponieważ spedycja wzięła ładunek na jutro z załadunkiem. I minus taki, że jest do 13 załadunek, więc trzeba tak przykombinować, żeby to miało ręce i nogi. No ale wszystko zależy od tego, jak to będzie szło. Ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. We'll be right back.
mobile, mobile. Ja mam do Was w sumie takie pytanie. Może bardziej niż pytanie, to pasuje słowo zagadka. Powiedzcie mi, co łączy dwa fakty. Pierwszy fakt, który widzicie, czyli zaczyna się rozwidniać. A drugi fakt jest taki, że zostało ciągiem 2 godziny 50 minut. A więc oznacza to, że jadę już jakieś godzinę 40 minut. Rozwiązanie tym zagadki jest bardzo proste, a więc znowu zaczynamy, jak jest ciemno, będziemy przeżywać rozwidnienie, później wschód słońca, także wraca fatum sprzed 2 tygodni, no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej uda się 3 km nadgonić dzięki temu. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal. Halo, halo, mobilki. Może wystarczy tych widoczków. Podzielę się z Wami dramatyzmem obecnej sytuacji, ponieważ do rozładunku zostało 14 minut, a na tachografie zostało 21. Kurde, przepraszam, na odwrót. Do rozładunku zostało 14 km, na tachografie zostało 21 minut. Więc można powiedzieć, że spoko, tylko spoko by było na autostradzie. A niestety nas czekają straszne góry, więc jest to bardzo napięte, że tak powiem, jak pandeka na Żuku. Jeszcze mamy 3 km taką fajną landóweczką, więc 11 km czeka nas takimi, brzydko mówiąc, ujebami, które może już pamiętać, bo już tutaj byliśmy. Ale Wam pokażę i zobaczycie. Wam znam też raport, czy się udało, czy się nie udało dojechać. I aktualizacja. Do celu zostało jakieś 250 metrów. I zostało mi 5 minut na tachografie, więc tacho będzie czyste tym razem. I warto było wczoraj przewalić tą minutkę. W sumie te 2 minutki. Jak widzicie, wjeżdżamy już na firmę. Nie wiem, czy można nagrywać, czy nie można. Ale zaryzykujemy. O, fajnie, bo waga jest pusta, także ustawimy się na wadze. Na wprost jest też pusto, także nie ma żadnego silosu. To ustawiam się, idę z papierami, meldę i zrzucamy. A few moments later. I tak jak moi drodzy widzicie, właśnie wyjeżdżam z firmy. Rozładowane godzina 9:50, a więc zeszło długo. Chociaż i tak zeszło krócej niż miało, bo samo dmuchanie wyszło 40 minut, nawet nie całe. Tylko był problem, ponieważ jak przyjechałem, zameldowałem się, usłyszałem, że Fahrer warten 1:02, także no godzina, 2 godziny czekania. Okazało się, że było 45 minut, no ale to i tak mi pokrzyżowało plany. Jadę na Myjnię, do Myjni mamy 80 km, wszystko byłoby pięknie, ładnie, tylko że to jest wszystko landem. Także no nieciekawie, no ale cóż, trzeba jakoś pędzić, bo załadunek jest niby do 13:00. Także miejmy nadzieję, że uda się to załadować jeszcze dzisiaj i pomału mknąć w stronę Domciu. Mobilki widzicie, pędzimy polami, lasami i w sumie tak może podsumuję lipiec, jak to wyszło, bo nie wiem, czy Was ciekawi, czy nie. Ile tak mniej więcej się robi kilometrów miesięcznie na silosie. Patrząc na tamten mój wyczyn z Anglią, no to lipiec wyszedł naprawdę na bogato, ponieważ zrobiłem 12 300 km. Gdzie przeważnie na silosach, no to się tak robi między 9-11, to już jest dużo. No a tutaj pykło tyle, chociaż do mojego rekordu brakuje, bo mój rekord tej firmy to jest ponad 13 000. A ogólnie w karierze kierowcy, to jeszcze jak jeździłem busem, no to prawie 7 000 zrobiłem w tydzień. Więc tam się robiło całkowicie inne kilometry, no ale nie było tachografu.
drodzy, umyłem w końcu, nie wiem czy mi uwierzycie, ale na pierwszą mynię przyjechałem godzina 11.20, 15.10 wyjeżdżam z tej mynii, po prostu Armagedon. Jeszcze tak popieprzone procedury są na tej firmie, przepraszam, na tym Industrie Parku, albo Chemie Parku, że aż ręce opadają. Może wam opowiem, bo jakby ktoś był w brakło mi słowa. Ogólnie w Chemie Parku tutaj we Frankfurcie, to wjeżdżając na ten Chemie Park musicie mieć ze sobą dowód od naczepy, od samochodu, swój dowód, rejestrujecie się na bramie, później jedziecie na myjnię, patrzcie dobrze na mapkę, żeby się nie pogubić. Jak dojedziecie na myjnię, stajecie na parkingu przed myjnią i idziecie do biura z buta, tam macie po takiej białej ścieżce wytyczonej, po tej właśnie ścieżce idziecie sobie i następnym krokiem, jakim robicie, to meldujecie się, jeśli wasza firma nie ma konta na tej myjni, to tam jest instrukcja, jak założyć konto dla firmy i jak macie założone konto, to już fajnie idzie. Ale do tego momentu, no to troszeczkę czasu schodzi, więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Ja najważniejsze, że umyty, także już pędzimy w stronę autostrady 3, później drogi krajowej 4-5 i w stronę załadunku, bo dostałem informację, że mają na mnie czekać. Zobaczymy, czy to jest prawda. Moi drodzy, wykorzystując już ten fakt, że jesteśmy w tych rejonach Frankfurtu, może już wprawne oko coś zobaczy, a na pewno dojrzą to kierowcy, co mieli przyjemność wozić ładunki typu Air Cargo, ponieważ znajdujemy się, nie wiem czy to największe, czy jedno z większych, ale naprawdę bardzo znane lotnisko w Europie, także na całym świecie. Po prawej stronie, moi drodzy podróżnicy, macie lotnisko we Frankfurcie. Śmieję się, że to jest przekleństwo każdego busiarza, bo tutaj strefa cargo, to no, ten to tu był, to się w cyrku nie śmieje po prostu. Moi drodzy, jest wieczór. Ja pojadłem, pozmywałem i tak jak widzicie, jeszcze coś widać. Także wpadł mi pewien pomysł. Tutaj mamy drona. Może byśmy co polatali. Co wy na to? No i tak jak widzicie, dron gotowy. Kontroler dał nam znać, że możemy startować, ale mamy 14 satelit, więc jeszcze poczekajmy, żeby zapało ze 2-3, a żeby było minimum 17, bo wtedy jest bezpieczniej. I jak nam złapie, nie wiem czy zapało, mamy 18, a więc startujemy. Take off. Home point updated. Wrócimy go sobie do siebie. Jak widzicie, widać nas. Także ja się biorę za nagrywki i czekam na wasze opinie w komentarzach. Moi drodzy, tutaj widzicie, samolot wylądował i będziecie to widzieć na filmie. Dzięki dronowi dowiedziałem się, że ta firma ma parking, także nie trzeba stać na drodze, ale mi już się tacho skończyło, a więc już tutaj zostaję. I może parę osób z was, albo część z was zastanawia się, ile starcza bateria w takim dronie. I pokażę wam to na statystykach.
Zostało jakieś 6% baterii, znaczy 26% baterii, a mamy wylatane 18 minut, więc 20 minut, także na spokojnie można polatać. Tylko właśnie ja dużo latam, w sensie odległościowo dużo kilometrów, żeby wam jak najwięcej pokazać. Myślę, że tak latając z miejsca, bo wisząc w miejscu, byśmy byli w stanie zrobić jeszcze więcej kilometrów. No i cóż, wymieniam baterie, te podłączam do ładowania. Z racji tego, że toaleta na firmie jest otwarta i prysznic jest tutaj, idę się wykąpać i czekamy do jutra, żeby załadować i wracać, ponieważ plan na przyszły tydzień jest już mi troszkę częściowo znany, ale wam nie będę o tym mówił, bo w tej firmie to się dużo zmienia. Co nie, Skania? Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, tylko tym razem ten piątek, piąteczek, piątunio nie okazuje się zbyt pomyślny dla nas, ponieważ tak jak moi drodzy widzicie, kołujemy na parkingu. Jest godzina 8:30. Tam jest firma, gdzie mamy mieć załadunek. A co jest najlepsze w tym wszystkim? Przepraszam, najsmutniejsze. Najsmutniejsze w tym wszystkim, moi drodzy, jest to, że gdy zameldowałem się, usłyszałem magiczne słowo nie Warten, tylko usłyszałem magiczne słowo Montag, czyli poniedziałek. Kurde, jest piątek, 8:30. I przegonili mnie z tamtego miejsca, kazali mi się ustawić na tym parkingu. No i cóż, prawdopodobnie będziemy czekać do poniedziałku. Mam nadzieję, że to spedycja zdziała, no bo chyba tutaj korzenie zapuszczą. Jestem w Skaniach trochę po rechocze. Tam stoi druga ładna Skania, tylko czarna. I czekamy na jakieś informacje od spedycji. Można się było tego spodziewać, nic tam nie wpadło, a więc zostawiamy sobie lalunię. Bo i tak musimy czekać do poniedziałku. Tu mamy wyjście z parkingu, tu mamy tą firmę, na której będziemy w poniedziałek się ładować. No i cóż, idziemy na szybkie zakupy, a przy okazji może coś zobaczymy tego miasta. Także zapraszam was ze sobą na spacer, będzie busik. Ja wam od razu opowiem, jakie były plusy jazdy na busach, ponieważ na busach, tak jak jeździłem po bardzo dużo po Francji, no to jeździło się landami i nie było problemu właśnie, żeby zahaczyć jakiś sklep. Człowiek mógł poznać specjały francuskie, zresztą niemieckie też, czy jakiś proszę, czy cokolwiek. A niestety cię ruchą nie jest aż tak dobrze, no i trzeba wziąć i troszeczkę pochodzić. Ale z drugiej strony, tak patrząc obiektywnie, to jest bardzo dobre dla zdrowia, bo troszeczkę się człowiek ruszy. I tak właśnie spaceruję sobie miasteczkiem. Tu jest jakiś zajazd autobusowy, ale najbardziej zaskoczyło mnie to, że jest po prostu straszna cisza. Jest przed godziną 16, czyli ludzie powinni wychodzić z pracy. To miasteczko powinno tęsknić życiem, a tak jak sami widzicie, parę ludzi na krzyż idzie. Ale ja akurat to lubię, ponieważ odkąd jeżdżę, to zastanowiłem sobie, znaczy uzmysłowiłem sobie, że tam gdzie jest dużo ludzi, tam nie do końca jest fajnie. Czasami jest po prostu lepiej poodpoczywać tam gdzie jest cisza, spokój. Zresztą jeżdżąc busem, odkryłem bardzo dużo fajnych miejsc w Alpach francuskich, włoskich, niemieckich, gdzie nie są takie bardzo mocno turystyczne, a też jest przepiękne. Te mobilki widzicie, mamy tablicę informacją turystyczną. W sumie jest tutaj parę miejsc do zwiedzenia. Jest piękny ratusz, winnice, nie wiem, są chyba jakieś bunkry. I całość tej drogi zajmuje jakieś 5,5 godziny. No i tu macie właśnie pokazane różnice wysokości od jakichś 150 nawet do 320 metrów. Zbliżamy się do rynku, także idziemy prosto. Thank you.
I właśnie mobilki, tak jak wiecie, zostałem na nieplanowany weekend. A to się wiąże z tym, że po prostu trzeba było uzupełnić zapasy zakupowe. No i odwiedziłem niemiecką Edekę. I mamy jeszcze jakieś 1100 km. Co ja mówię, 1100 metrów do samochodu. Więc będzie spacerek, ale na szczęście się troszeczkę ochudziło, więc ten spacerek będzie przyjemniejszy. Dzień dobry, mobilki w sobotę. No i to jak widzicie, nie pauzujemy. Mateusz się kurczę kręci w kółeczko na parkingu, a dlaczego? Ponieważ jeśli ktoś jest obeznany w przepisach czasu pracy, to pewnie wie, że za granicą nie wolno zrobić 4-5. No a żeby mi nie wyszło ponad 70 godzin, no to niestety musiałem się ruszyć. Jak widzicie, 3 minutki już mi jazdy zaliczyło. A o to chodzi właśnie, żeby przerwać sobie pauzę jazdą, bo nie każdy inspektor albo służba kontrolna uznaje przerwanie młotkami, a jest możliwość, no to pokręcić. Zrobiłem sobie 3 kółeczka po parkingu, właśnie zaparkuję, tylko nie przerzucę sobie od razu na młot, znaczy na łóżko, tylko zostawię go na młotka tak za 3-4 godzinki, żeby mi właśnie nie złapało 405. No i cóż, trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Także wracamy na to miejsce, na którym staliśmy. Ładnie się wyprostujemy jeszcze, bo tak jak widzicie, nie stoimy ładnie. I będziemy dalej odpoczywać. Wczoraj udało mi się złożyć film dla was. Nawet wrzuciłem go, ponieważ kończył mi się okres rozliczeniowy na Flim Mobile. A zostało troszkę wolnych gigabajtów, tak żebyście mieli już regularne filmy. Dodatkowo mam do złożenia dla was jeszcze jednego shorta. Jeden taki film instruktażowy z podpinania naczepy. W sumie z podpinania silosu. Także będę miał co dzisiaj robić. Moi drodzy, widzicie, woda się gotuje na kawkę, kontroler od drona się ładuje. Ja troszeczkę posprzątałem, nawet nie troszeczkę, zrobiłem dosyć gruntowne porządki w skani. Także niedziela upływa w sumie dosyć ambitnie. Nigdzie dzisiaj nie wychodziłem. Jak widzicie, pogoda jest nie do końca zachęcająca. I cóż, w tym miejscu kończę ten odcinek. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną, że podwiedzaliście ze mną Gross Umstadt. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.
Bajo.